Siemanko, w odcinku podsumowującym pierwszy sezon kary Arsenalu na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy wszystkie statystyki, zobaczymy kto w innych ligach zdobył mistrzostwa, jak się rozwijali nasi zawodnicy. Zaczynamy od tabeli. Crystal Palace, Brighton i West Brom pożegnali się z Premier League. Zaskoczenie? Nie, nie sądzę. Może nawet tak w rzeczywistości być, że West Brom, Crystal się pożegna, ale ostatnio Crystal gra lepiej. Brighton gra w tym sezonie fajnie, więc myślę, że oni na pewno się nie pożegnają. Ale długi jest sezon Premier League. Zdobyliśmy mistrzostwo, 10 punktów przewagi nad Tottenham. Watford spadł na 5 miejsce, a długo był na 2. Chelsea 6, Liverpool 7. Bardzo słabo, drużyna Pepa Guardiola na 4, 3 Manchester. Mamy najwięcej zwycięstw, ale było aż 25, 8 porażek, 5 remisów. 83 bramki strzelone, 40 stracone. Mamy najwięcej bramek strzelonych, ale nie mamy... Ale nasza obrona dużo też puściła. Dobra, no przejdźmy dalej. Może statystyki zawodników w lidze. Królem strzelców został Alexis Sanchez, 27 trafień, potem 20 Kane, 18 Juan Mata. No to dziwne, robi wrażenie, że Juan Mata tyle bramek strzelił. Przejdźmy do asystentów. Werner 11 i Lacazette 10, potem Asensio jeszcze nasz i Bellerin. A Sano 7 asyst. No Sano to jest kocur po prostu. Czyste kąt na Karnezis, najwięcej. Petrzech miał aż 8. Znaczy będzie Alban Lafont. Jest, Lafont miał 5 czystych kąt. Przechodzimy do naszego składu, bo chyba to najbardziej interesuje. Statystyki. Petrzech rozegrał 30 spotkań, 13 czystych kąt. No Petrzech ma 36 lat. Pokazywał się dobrą formę, ale myślę, że to już jego ostatni sezon na Emirates. Przychodzi Bernd Leno. Mamy młodego Lafonta, który rozegrał łącznie 22 spotkania, zachował 7 czystych kąt, rozwinął się o 3. Albo Lafont pomimo słabego początku grał coraz lepiej. Hector Bellerin, bardzo dobry sezon, 4 bramki, 8 asyst. Miał gorsze momenty, ale Hector no, często był naszym motorem napędowym na tym prawym skrzydle. Dzięki co nie grał. Fabrizio Bustos, myślę, że taki fajny transfer, bo fajne objawienie, rozwinął się aż o 4. Strzelił sobie jedną bramkę w sezonie Premier League, rozegrał 13 spotkań. No Bustos naprawdę jest bardzo szybki, zwinny. Pokazywał się bardzo dobrej strony w tym sezonie i myślę, że to jest bardzo dobry transfer. Zobaczymy, jak dalej się będzie rozwijał. Umtiti, który do nas dołączył, rozegrał 8 spotkań od stycznia. Widzimy, że średnia ocena to 8,10, więc Umtiti był jednym filarem w naszej obronie. Mustafi, 30 spotkań widzę, 10 czystych kąt. No Mustafi miał mecze, w których popełniał błędy, ale to nie było aż tak straszne. Laurent Kościelny, 31 spotkań, 12 czystych kąt. Nasz kapitan cały dobry sezon rozegrał. Overall mu spadł, już ma 32 lata. Ale sezon naprawdę jego wykonał był dobry. Marek Sar, młody Francuz, rozwinął się o 3. 28 spotkań w Premier League. I jak on grał, Arsenal to tylko jedno czyste konto. Młody Francuz, nie było źle z nim w tym sezonie, jestem z niego zadowolony. Na ten roku będzie większa rotacja, więc zobaczymy, jak sobie Sar będzie radził. Laskas, to był taka zapchaj dziura. Kalum Chambers, to samo. Który z tych dwójki na pewno odejdzie? A może nawet dwójka. Christian Bielik może też odejdzie. Nie będę go rozwijał. Jak grał chociaż Bielik, to grał dobrze. Jeszcze się okaże, no jednak może na puchary. Toshan Andrabio. Pomimo fatalnego debiutu, gdzie tam dwukrotnie popełnił błąd, jak się nie mylę, przez co straciliśmy bramki. Rozegrał łącznie 23 spotkania i gdzie naprawdę był bardzo solidny. Myślę, że to jest naprawdę wielka przyszłość Arsenalu w tej karierze, bo naprawdę fajnie się rozbija. Bola na sprzedaż, brana na szat, Kolasiniacz, pierwszy sezon w Premier League, 29 meczów, 3 bramki, 4 asysty. No Kolasiniacz, co tu mówisz, dużo mówisz, świetny zawodnik. Monreal rozegrał 6 meczów, już potem sobie odchodzi. Ryan Sessegnon, 4 bramki łącznie, 6 spotkań zaledwie w Premier League, strasznie mało. Chcę w następnym sezonie, żeby było o wiele więcej jego gry w Premier League, bo na to zasługuje, a ja trochę to zrąbałem. Coquelin, łącznie 22 spotkania, 33 bramki, 3 asysty. Długo nie stawiałem na Coquelina, ale grał świetnie, bo może tego nie widać było na odcinkach,
ale on czyści w obronie, rozdawał piłki. Okolenny jest naprawdę fajny zanikiem i nie ma zamiaru go sprzedawać. Martin Nice do nas wróci. Reiss Nelson, nasz młody Ari, zaledwie 9 meczów, 1 gol, 3 asysty. No bo się na się w przyszłości rozwija. Zelałem jak na overall, jako SP. Bardzo fajny zawodnik, na pewno od Bucharów. Może więcej szans otrzyma w sezonie nowym. Saul. Na początek miał genialny, potem ta forma trochę schodziła w dół. Już nie był taki fajny. Miejmy nadzieję, że w nowym sezonie ustabilizuje formę. Carlos Alena. 4 bramki, te bramki chyba na początku sezonu wszystkie strzelił. Potem znowu zniszcz taki nie prog, no zniszcz formy i nie wiem co dalej powiedzieć. Aaron Ramsey, 1 bramka, 3 asysty, 27 lat. A chyba z Aaronem też się pożegnamy, bo nie gra jakoś wybitnie. Miał dobrą formę, 1 bramka, 3 asysty. Dla mnie to jest mało, jak Jack Wilshere ma 2 bramki, 3 asysty. I rozegrał wiele mniej meczy, 15 prawie. No Jacka nie sprzedał, chciałem go pół sezonu sprzedać. Ramadan sobie strasznie mało grał, co jest fatalnie, bo był bardzo dobry. Sobie może się jeszcze fajnie rozwinąć. Mamy 3 bramki, 1 asysta. Demarre Gray, odkąd odłączysz tą bramkę i asystę, dobrze wchodzi z ławki, jak grał, też dawał z siebie wszystko. Alex Iwobi grał mało, 4 łącznie spotkania. Nie grał mi się nim dobrze, dlatego tak mało grał. Takuma Sano przyszedł z wypożyczenia, wrócił, skróciłem mu wypożyczenie. 4 bramki, 7 asyst, 7 łącznie bramek. Świetny, świetny zawodnik po prostu, nie spodziewałem się, że będzie tak grał. No i nasz lider zespołu, 23 bramki, 11 asyst. Oj, czekaj, się kichnę. No, przepraszam za to. No co tu dużo mówić, ja jeszcze raz. Boże. Dobra, dobra, jedziemy. Asensio, 10 bramek, asyst widzę. No, końcówkę sezonu miał słabą, nie szło mu najlepiej. Dany Welbeck, 1 bramka, 5 asyst, łącznie 23 spotkania. No Welbeck nie grał się super. Już wiemy, że odchodzi do Southampton. Tak pomiota. Timo Werner. 6 bramek, 11 asyst. Jak na napastnika strasznie miał bramek. Więcej bramek, symulowałem mecze. W drugiej sezonie musi się bardziej postarać, bo jeszcze mam zamiar jednego napastnika kupić. I Aleksandr Lacazette, 17 bramek, 10 asyst, 29 spotkaniach. Długo nie mógł się strzelić na początku, ale w końcu się strzelił. No strzelał jak na zawołanie i Jadon Sancho. Kolejny fajny młody zawodnik. Przechodzimy do atrybutów. Weźmy na górę. To ile się rozwinął. No Petrze o 2 werale poszedł w dół. Widzicie jego statystyki, co mu poszło. Alban Lafont się rozwinął aż o 3. Hector Bellerin rozwinął się aż do 2. W ogóle nie trenowany, ma 99 przyspieszenia. No co to będzie Cox. Będzie szybciej biegał niż przeciąg. Bustos się rozwinął aż o 4 w tym sezonie. Ma cechy jedną. Co było po... Aha, dobra. 87 przyspieszenia, aż 4 mu to wzrosło. A mamy techniczne, co mu też wzrosło. Krycie aż o 7. Umtiti rozwinął się tylko 1. Ale jak na tak mało krótki staż w naszym klubie, to jest super. 89 skoczności, ma 86 przechwytu. Agresji 81. No ostatni się o 1 rozwinął, to też spoko. 4 do skoczności mówiło. Śliski 87, a no proszę. Kościelny. O. Overall w dół. Statystyki i tak ma solidne. Co mu tam o 7 szybkość biegu spadło? No tak, jest już coraz starszy. Malaksa rozwinął się o 3. 11 muszę ślizgi, aż 11 do ślizgów dostał, no proszę. Laska się nie da co sprawdzać, bo mało grał. Bielik rozwinął się aż o 3. Toszyn Adrabia to chyba największy upgrade aż o 7. Skoczność, wytrzymałość, no przyspieszenie ma strasznie małe jeszcze. Kontrola piłki, po co ci kontrola piłki, jesteś obrońcą. Sad Kolasiniacz aż o 2 się rozwinął. Najwięcej odbiór. Główki mu się o 7 rozwinęły.
agresję 92, ale on jest agresywny. Raja Zesinion as o 7, czyli tyle samo to Tosin Adrabio. Te śpieszenie mu się fajnie rozwinęło, przechwyt też o 7, 14 odbiór piłki, 16 krycie, 10 dośrodkowań, no. Mega się rozwinął, Coquelin tylko 1. 94 agresji, zawsze 3 mu się to rozwinęło. Maitland Light też coś co mi się rozwinął. Patrząc na jego statystyki. Nelson, aż o 8 się rozwinął. Co mu się najbardziej rozwinęło? Leky, nie? Wykończenia aż 11, dośrodkowania i kontrola piłki, podania aż o 13. Zelalem o 3 się rozwinął. Saul też się rozwinął aż o 3. Przechwyty aż o 5 mu skoczyło. 9 do wykończenia. No, Saul będzie naszym napastnikiem. Alena aż o 4 się rozwinął. Ale przepraszam za to. Podania ma 88, kurde. Zajebisty będzie. Aaron Ramsey o 1. Ale to nie ma jakiegoś wielkiego wpływu. Jack Wilshere się rozwinął aż o 1. 9 do wykończenia mu wpadło. No proszę. Ramadan Sophie aż o 3. I największy upgrade to będzie, no, wykończenie i kontrola piłki po 5. Demarai Gray, 2 do przyspieszenia mu poszło. I nic ciekawego dalej. I Bobby się niby rozwinął aż o 2, nie grał. Ale raczej odejdzie z mojego drużyny. Takuma Sano 1, nie trenowałem go, ale ma 94 przyspieszenia szybkości, 96. Bestiak Bellerin. Sanchez Overas Patmash o 1. Pomimo tak fantastycznego sezonu. Sanchez jest coraz starszy. Się nie dziwię, że mu spada. Marco Asensio rozwinął się aż o 3. Co mu to najwięcej? Przyspieszenie, dalekie strzały, długie podania. Dany Welbeck się rozwinął 1. Mało grał. Akpom to mnie nie interesuje, bo już odchodzi. Werner o 2. 92, 92, 15. Dribbling o 4, wykończenie o 4. O 7 dalekie strzały. No proszę. I Aleksandr Lacazette też o 1. Największy upgrade. Nic nie widzę. I Sancho o 3, aż dribbling mu o 6 skoczył. To tyle tego. Jakie w ogóle były cele przed tym sezonem? Chyba nigdy żadnego nie spełniłem. Zakończ sezon z rentownością na poziomie. Udało się. Zadbaj o rozwój. Też się nie udało. Rozwój nieudany. Ekspozycja marki się udała. Nie wygrałem Ligi Europy. To wygrałem. Też się nie udało. Co, zobaczmy jak w innych ligach się działo, co tam się działo. Statystyki. Czekaj, nie to wbiłem chyba. Jedziemy. Czemu kurde znowu nie to wbiłem? Jest terminarz. No może jak przejdę to wszystko? Dobra. Nie no. Ligę Mistrzów wygra Barcelona, Ligę Europy Sevilla. A to nowość. Sevilla w końcu Ligi Europy mogła wygrać sobie. Ale ja chciałbym zobaczyć inne ligi. Chelsea wygrała Carabao Cup, Emirates. Albo to gdzieś pewnie... A tu są. No kurde, ślepy jesteś. Jedziemy. A kto ma sobie do Premier League? Norwich Reading i Aston Villa Wolves, Derby County i Fulham zagrają w barażach. Arabia Saudyjska, tak nas to interesuje. Brazylia. Francji oczywiście PSG. Kto by się tego spodziewał, że to nie będzie PSG. Hiszpania, Barcelona mistrzem, potem Real Madrid. W Holandii PSV Eindhoven, ale to zaskoczenie. Mamy jakieś kurde egzotyczne ligi, o Tigres prowadzi. Ba! Rosja, Dortmund! No proszę, niesamowite, bo Rosja jest mistrzem. No, wielkie zaskoczenie. Norwegia, Rosenborg. Polski jest w klasie Lecha, to jeszcze nie koniec sezonu. Benfica w Portugalii. Zenit w Rosji. Jeszcze nie ma końca sezonu. Celtic na 3 kolejki przed końcem.
prowadzi będzie miał mistrzostwo Szwajcaria, Szwecja i Włochy. Juve 24 punkty. Jeszcze na koniec tego odcinka mam ofertę za Iwobiego na 13-10 od Leicester. Co oni tak chcą naszych zawodników kupować? Postałem negocjować, żeby dorzucić jakiś procent od przyszłej sprzedaży. Tylko na tym mi zależało. Obniżę tą kwotę. Damy 10%. 4. Damy 7. Dobra, udało się. I tym akcentem kończę ten odcinek. Dzięki za obejrzenie i do następnego.